Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię w kolejnym odcinku Tainted the Grail, The Fall of Avalon. No słuchaj, no ostatnio zrobiliśmy ten kromlach i coraz więcej tych tekstur się wywaliło. Ja nie wiem, czy ja nie muszę spójności plików zrobić, bo coś tu kurna... Ej, wygląda to co najmniej dziwnie. Za dużo tych tekstur wywalonych, no nie wierzę, że pominęliby taką ilość tekstur, chyba że to jest jedna tekstura, która mi się po prostu wywaliła. A ona jest w kilku różnych miejscach. W sumie i tak może być, nie? Ej, tu nie schodziliśmy nigdy na dół. Tu jest na dole. W razie czego można się zawsze wrócić tym teleportem, więc nie ma tragedii, nie? Ale zastanawiam się, co tutaj jest. Tutaj jest chyba zejście do tej wioski. I understand, but I can't let you through without a pass. Ask the captain to give you one. Bloody hell, Tiernan. The captain's busy, and this is a matter of life and death. Come on, be a human here. Not without a pass. I've got my orders. What a nonce! Screw you, Tiernan. Ej, czyli tu trzeba mieć przepustkę, żeby się tam dostać. Dlatego mnie rozstrzelano. Gościu, ej, słuchaj, Tarak, idź po prostu plażą wzdłuż rogów południa, nie? Tam wzdłuż skał se pójdziesz i trafisz na to. Tam już są wycięte potwory, więc nie ma żadnego problemu, stary. No tylko musisz to ogarnąć, nara. Dobra, pogadajmy sobie z nim, bo jestem ciekaw, dlaczego jest to zamknięte? Co tam się dzieje takiego? If you want to enter the village, I need to see your pass. Podobno ta przypinka służy mi za przepustkę. Dlaczego nie wpuściłeś człowieka z lekami? Powiedz mi, co tutaj się dzieje. What isn't happening? The captain made us take in northern refugees. That soured everyone's mood. People are anxious now and constantly at each other's throats for no reason. A while ago, old Tagden picked a fight with one of the new guys. The guards had to split them up before they killed each other. But it's not like we only get the ragged and the desperate. We also have some highborn visitors. The old lady Elaine and young Elisa with her husband. What else? Oh, old Gaban's health took a turn for the worst. So his son's worried. They've been at each other's throats for years, but now that the father's sick, the son's grown a conscience. Well, that's pretty much how it goes around here. No dobra. Powiedz mi, czy mogę przejść w ogóle? Czy ta przybinka mi pomoże? Ooh! Hello! You can go. To wszystko kwatermistrz nie tłumaczył wam, czym są te przypinki? Nie, dobra. Ej, ale to poczekajcie, to ja znajdę tam tego chłopa, zaniosę mu to. Stary! Mordo, gdzie jesteś? Kurwa, gdzie on po... To ten? Mam nadzieję, że to ten jest. Ty, Daga, czy to ty? Tak, to ty. Who's there? Oh, you're my new worker. You don't look like one. And with arms like these, you couldn't even lift the tiniest of rocks. Pegasus set you up for this. He did, didn't he? What a prick. Ale poczekaj. Co? Ja nie jestem żadnym twoim pracownikiem. Pojebało ci, chłopcze, chyba trochę we łbie. Coś tam się kurwa poprzestawiało, stary dziadku. When that idiot gets an order, he's like a priest who stumbled upon an argy. He's got a stick up his ass. Nothing gets through to him. No dobra, czy twój ojciec mieszka w wiosce? He used to serve too. He was the builder before me. Now he's just an old fart angry at the world. But a father is a father, right? We may hate each other, but as long as I can help him, I will. Hence the medicine. No dobra, na co choruje? Not that he'll ever admit it. Stubborn bastard. Our healer doesn't know what to do with him. Hey, you're heading to the village, right? Tiernan should let you in. Take Właśnie dlatego przyszedłem, debilu. Goban is a loud man. You shouldn't have trouble finding him. Co to znaczy, że jest głośny? Dobra, a co z tego będę mieć? Seriously?
You'll have my eternal gratitude, but nothing more for now. Aha. Aha. Come on, take it. Come to me afterwards. And jest dobra. Can eat a dick. Dobra, pójdźmy, zróbmy to. Już niech stracę. No chodzi o... Wow! Chodzi o życie człowieka, więc wiecie, no... No trzeba, no trzeba. Cóż innego począć. Głupie jest to, że nam zaznacza chłopa, do którego mamy iść. No, z jednej strony jest to normalne, ale... Z drugiej wolałbym mieć obszar i go poszukać chwilę. O kurwa, wisielec. Ty, ale... Wie pani co? Bo on chyba symuluje. No dziwnie to wygląda. Mogli się trochę bardziej postarać, jeśli chodzi o ułożenie tej pętli. Znaczy, w ogóle dopasowanie niektórych tekstur, mam wrażenie, że im się rozjechało po renderingu. W sensie, być może w programie wyglądało idealnie, a później się poprzesowało parę milimetrów, bo to wszędzie tak wygląda, nie? Petrys? What? Are you here to gawk at the thief? Throw shit at him? Spit on his body? Well, I'll have to disappoint you. Cole didn't. Wiem, bo to byłem ja. Nie, oczywiście żartuję. Nie wiem, o czym mówisz. You don't know. So you're not from around here. I have no idea what brought you to this shithole, but you have my sympathies. As you can see, a man can be hanged here for something he didn't do just because of who he is. All in the name of so-called justice. That bunch of old louts has held some kind of a grudge against us from the moment we arrived. They're pickled in their prejudices around here, so when their stuff started disappearing, it was easiest to cast the blame on outsiders. My husband paid the price. Przykro mi. That's very nice of you, but it doesn't change a thing. How could they leave him swinging in this wind? Heartless sons of bitches. I can't leave him alone here. The seagulls will come soon. I won't let them touch him. Jebane w sumie, bo zaraz się będzie rozkładał, nie? Control over what's happening in this place. The quartermaster just buckled under the pressure of the accusations. They found their thief and dealt with him. Such an admirable efficiency in enforcing the law. But there was a problem. The following morning, there was another theft. Now what are they going to do? Hang us all? Tak dla zasady w sumie. You haven't had much to do with other people lately, have you? I'm not sure if the captain even exists, and the quartermaster has buried his head in the sand. The villagers either think it's a conspiracy, or they feel someone's made a terrible mistake. Thing is, no one ever admits to terrible mistakes. And we know the truth. Cole didn't do it. No dobra. Porozmawiam z tym kwatermistrzem. Very kind of you. Najgorzej w moich relacjach z nim już nie może być. The villagers and the keepers. It's becoming unbearable. Tomorrow someone else may hang. Jak ona się zwinęła od razu po zakończeniu tego dialogu. O Jesus. Ciekawe czy coś ciekawego. Ciekawe czy coś ciekawego. No ja to jestem kurwa elokwentny. No i teraz nie wiem co mam powiedzieć. Jest odklejka, no odklejka, słuchajcie. Mało spałem dzisiaj, więc jest odklejka. Ten niemowa Finlay wyglądał jakby z... nie chcę mówić. Siemano Goban. Że on wygląda młodziej od tamtego typa, co z nim gadałem. They do nothing but shuffle around, stare at walls and sleep under leaking roofs. Can't even hammer a nail properly. I'm telling you, if I was still working here, this place wouldn't be falling apart. But I'm not. Oh, shite. I can't even stand to look at it, let alone live here. And who are you? What you want? You another one of Dara's freeloaders? Posłuchaj, żaden darmozjad, ale Darag mnie wysłał, no to prawda. I bloody knew it. Retirement my ass. It's worth shit. Never a moment of peace. At least when I was still working, there was always something to do. Now, so, no nie wiem, ryby łów, człowieku.
Poprosiłbym ci przekazał leki. One day my boy got it into his stupid head that old Gabon is ill. Bullshit. They're all telling me I should do something about it, or else I'm done for. I'll be dead as a doornail in no time. Like hell I will. I'm still here, ain't I? I served my time. I lived my life. And now you can all kiss my ass. So there. Jezus, przeczytałem, a ja im takiego wała dalej dymam i mówię, co? No cóż. Dobra, przekonajmy go. Listen, they wanted Heaver, that healer from the keep, to come here. He did. They wanted him to look me over. He did. Then he just threw up his hands, mumbled something to himself, and that was it. Masakra, so? I should have been an healer. Wouldn't mind going around being a pain in everyone's arse for a living. These herbs. No idea what they're for. Heber said he doesn't know what's wrong with me. So there's no illness. I'm fit as a fiddle. Good thing that at least the one guy who hangs around, Finley's the name, doesn't nag all the time. No to tyle dobrze, no. Chciał cię odwiedzić, ale nie ma przepustki. Chyba mu zależy. Yeah, right. He better focus on his job. No tak. Finley się tam opiekuje, co... No nie, dajmy spokój. Dajmy spokój, nie ma sensu. Tu jest opcja wejścia do środka. Jest. Wejdźmy, zobaczmy, co jest w środku. Co nas tutaj czeka? Oczywiście karczma. Można by rzec, że klasyka już. O, ile rzeczy tutaj. Łyżka do zupy, coś tego. Winko do podmierdolenia. Spirytusik. No, moi drodzy. Ktoś by tu dupnął, co? Chyba nie ma co za bardzo ukraść. Tu nic ciekawego to za bardzo nie ma. Dobra, zejdźmy sobie na dół. Pogadajmy z Ronem. Rudy Ron! No, prawie jak Harry Potter. Beer from Kunecht, wine from Farshire, moonshine, only local, the best there is. And fish, lots and lots of fish. What's your poison? Słuchaj, mam nadzieję, że nie rybą. Steel fish, yeah. Look around, you're in the capital of fresh fish. Unless you're buying from Heffin. I can't vouch for him. You though, take your pick. All today's catch. Tak. Dobra, pokaż co masz w EQ. Można tu z tą pohandlować, ale stary, no tu masz takie beznadziejne to żarcie. Szczerze, ja mam dużo lepsze. Chcesz, to ci mogę sprzedać. Czekajcie, gdzie jest żarełko? No, jak on chce, to mogę mu coś tam posprzedawać, nie ma problemu. Przynajmniej będzie miał jakąś dobrą strawę w tej knajpie, bo to jest przecież bida taka, że ja pierdolę. Ciężko to nawet inaczej nazwać. Niż bidą. W sumie te koziki można posprzedawać. Czały sobie zostawię, one się nam na pewno przydadzą. Tu jeszcze mam. Rękawice zdrajcy. Nie, no dobra. Walmy to, zostawmy sobie. Dużo ludzi do pogadania jest tutaj. Tylko pytanie, czy... O kurwa. Ta wygląda jak jakaś wiedźma. Pogadajmy z nią. Zaciekawiła mnie. Hello, child. You look competent enough. I can see that you're not of noble blood. Oh, no need to tell me that. I've tutored the children of aristocrats from all over Avalon. Fortunately for you, my opinion of them is not particularly high. No, and you don't look like one of the locals. Are you a visitor? Or an adventurer? To za różnica. You can talk. Now, I'm sure we'll get along. Ale ja nie wiem, czy ja chcę z tą gadać jednak, wiesz? I oversee the Farshire Library, the greatest collection of books in this part of Avalon. Miło cię poznać. Co tu robisz? Oh, biding my time. Until a brave adventurer with a death wish comes along and asks if there's anything they can help me with. Nie wiem, czy chcę jej pomóc, ale dobra. O! Surprising. I'm looking for something. Artefakt. Find a certain artifact. So, are you interested, child?
Dziecko najpierw chce zapytać, o co chodzi. Brzmi nieźle. Dobra, o co chodzi? I came to the horns of the south because I found a fascinating book. It referred to a certain object, a figure most likely, which has the ability to dispel the worriedness like a menhir can. Apparently, it can be found on the ship called Andraste, which sank over 100 years ago somewhere in this area. However, when I asked those nincompoops about it, they just laughed at me. They said that the Andraste wasn't carrying anything of value, and even if it was, they wouldn't freeze their butts off in those chilly waters. Dobra, powiedz coś więcej o tej księdze. The Last Voyage of the Andraste by Elvis the Lightkeeper. He was one of the more notable keepers. In his waning years, he became an adjutant to Captain Lex. But it's best if you read it yourself. You can read, can't you? But just be very careful. This is a very rare publication. No to dawaj. Very carefully, and after you're done, come to me, and I'll tell you more. A deal? Dobra. Dobra, dawaj tą książkę. Young people don't want to learn anything. Come on, chop, 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 get to reading. Dobra, dawaj, pokaż ten ostatni rejs. To nie było dobre miejsce, na pewno nie dla ludzi. Dziwaczna aparatura używana do bogowie wiedzą czego, napisy w nieznanym języku i ten niepokojący posąg. Wciąż na samo wspomnienie przechodzi mnie dreszcz, a włosy podnoszą się na rękach. I pomyśleć, że to wszystko kryło się, a może i kryje nadal, tak blisko rogów południa. Jak dla mnie powinni zawalić wejście do kopalni i zapieczętować cholerstwo na wieki. Próbowałem przekonać kapitana Lexa, żeby niczego nie zabierać z tych przeklętych komnat, ale na nic się to nie zdało. Czteroramienna, nieruchoma postać po prostu tam stała, ale widziałem, jak przyciąga mojego przełożonego. Przypomniała trochę te przedziwne menhiry, o jakich wspominają wieśniacy z głębi lądu. Choć nie imponowała swoimi rozmiarami, na rozkaz kapitana wrzuciliśmy towar do ładowni i ruszyliśmy w stronę Wyspy Umarłych i azylu na wyspie. Dopiero teraz, gdy piszę te słowa, biorąc pod uwagę późniejsze zdarzenia, zdaję sobie sprawę, jak okrutnie brzmi ta nazwa. Wyspa Umarłych. Z rozmyślań wyrwał mnie przeraźliwy hałas, jakby zderzenie gromu zwaliło mnie z nóg, jak szmacianą lalką rzuciło o maszt. Dopiero po chwili zdałem sobie sprawę, że coś uderzyło od dołu w statek. Coś wielkiego. Woda zalewała pokład. Wszyscy biegali i krzyczeli jak opętani. Wszyscy, których nie wyrzuciło za burtę. Nie wiedziałem, co się dzieje. Czy Noli wpakował nas na skały? Wtem drugie uderzenie. Tym razem z lewej burty. Wtedy ją zobaczyłem. Jej łuskowate cielsko mignęło mi przed oczami tylko przez króciutką chwilę, a i tak nigdy nie zapomnę tego widoku, póki żyję. To był koszmar z głębin, o którym legendy opowiadał każdy marynarz z południa. Statek tonął, a ja wpatrywałem się w punkt, w którym mignął mi morski stwór. Chwilę później odłamek mastu uderzył mnie w głowę i straciłem przytomność. Do tej pory nie wiem, czy to, że jako jedyny przeżyłem, było decyzją bogów, zrządzeniem losu czy kaprysem bestii. Czemu akurat ja? Czy zostałem wybrany, żeby opowiedzieć tę historię? Jeśli tak, to właśnie czynię i dziękuję za tę możliwość siłom, których rozumem nie obejmę. No. Także to tyle, nie? To tyle. W sumie nie widzę tam niczego super artefakckiego oprócz tego, że jakiś pomnik tam był, który mógł być menhirem, ale nie do końca nim był. Więc zobaczmy, co ona nam powie jeszcze. Have you read The Last Voyage of the Andraste? Nie. Splendid. Oh, it's an excellent book, don't you think? Oh, yeah. Let's test your reading comprehension. According to Elvis the Lightkeeper, in the mine near the Horns of the South, they found something. Pomidor. Do you remember what that was, child? Wszystko, co miałem zawrzeć, zawarłem w swojej swobodnej przemowie przed... Figura pramieszkańca, stara księga prawdy... Posążek potwora morskiego. To chyba to było. Kurwa. Coś tam czteroramienny posąg był. Co? Kurwa. Pokaż mi to. Plecak. Książki.
To nie te książki. Kapitan, trochę. A, on widział, dobra. Towar do ładowni. Ale tu nie ma informacji o tym, co to było. Czy ja jestem jakiś upo? Przypomniała trochę te przedziwne My Hero, których wspominają wieśniacy z głębi lądu, choć nie imponowała swoimi rozmiarami. Nie imponowała. Ale nie, no, nieruchoma postać. Kurwa, to ja nie wiem. Tam nie było takiej odpowiedzi chyba. Na pewno nie był to posążek. Chyba, że to była figura pramieszkańca po prostu. O. Bo postać w sumie, więc... It would probably have been placed in Captain Lex's quarters instead of in the hold. I've estimated it should be about 1 meter tall. Good. Next question. No. What was the Andraste's destination? Nie no, destynacja to były Rogi Południa chyba. Kurwa! Ja to zaraz screena z tego zrobię. Dobra, pokaż to jeszcze raz. Gdzie tu by jest destynacja? Dokąd oni płynęli? Tyryryny, tyryryny. Coś uderzyło od stołu. Nie, ruszyliśmy w stronę wyspy umarłych i azylu na wyspie. I azyl na wyspie, dobra. Dobra, to tak, figurka pramieszkańca. Azyl na wyspie. O, dobrze. But some believe that the red priests are dedicated to studying the wordness instead of the red. No, taka prawda jest. Must have thought they'd pay him generously for a four-dwell artifact. Last question. What sank the Andraste? Ha, 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 ha. Aha, otwór morski. Yes, you did well, Charles. To było łatwe akurat. I can see that you were paying attention. According to Elvis... To było najłatwiejsze, to mi się w łeb wryło. Legendary terror from the deep. But if you want to know more, ask your keeper friend. They should be much better informed. Now, all you need to do is find the wreck of the Andraste and retrieve the mysterious figure. No tak, a gdzie zatonął dokładnie? Musisz mi wskazać na mapie co do metra. Oh, if only I knew. It must have happened somewhere on the way between the Horns of the South and the Island Asylum. Oh, but where exactly? Fortunately... I know something that could help us. No, move. At the South Museum, there are some extremely interesting books and documents lying around and collecting dust. Can you imagine having such treasures at hand and choosing to completely ignore them? Oh, barbarians. Among them, you'll find the Andraste's logbook, saved by Elvis. I've read it, of course, but I know nothing about sailing. I'm sure such a competent Charles as yourself will handle it much better. Go to the Horns of the South Museum, read the logbook, and then tell me whether you managed to locate the wreck of the Andraste. Dobra. Ej, ale to jest naprawdę ciekawa misja ogólnie. To jest naprawdę ciekawa misja. Jak nie wszystkie te misje poboczne są ciekawe w tej grze. I jakby umówmy się, nie wszystkie... Tak, ta wydaje się być naprawdę bardzo ciekawa. W sensie widać, że ma jakąś fabułkę zrobioną.
ma jakąś logikę, sens i możemy się czegoś ciekawego dowiedzieć, więc w sumie czego nam więcej potrzeba, nie? Tego nam więcej potrzeba, tak właściwie. A tam jeszcze jest coś na górze w ogóle. O, ej, duża jest ta wioska, tak szczerze mówiąc. No dobra, słuchajcie, ale tak patrzę na timer i w sumie zakończymy sobie już ten odcinek tutaj. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to go zasubskrybujcie. Zachęcam też do wspierania mnie. Przycisk wesprzyj, dzięki temu mogę po prostu robić częściej odcinki. No i co? Dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, no i cześć!